trwa drugi dzień szczytu klimatycznego. Podczas 3 dni jego trwania zrealizujemy 30 debat, podczas których będziemy rozmawiać o rzeczach najważniejszych dla klimatu i wyzwaniach, jakim musimy sprostać, aby rozwój technologiczny był zrównoważony. Ze mną jest pan Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio. Panie dyrektorze, takim ważnym elementem w kształtowaniu tutaj i trosce o środowisko jest transport. Jak zaprojektować w takim razie transport zbiorowy, biorąc pod uwagę dzisiejsze wyzwania, tak aby tutaj zachować troskę o środowisko z jednej strony, a z drugiej strony, aby tutaj też klienci byli zadowoleni i aby ta siatka połączeń była jak największa? Więc tutaj, dziękuję za to pytanie, tutaj łączymy trzy, w zasadzie cztery media transportowe, czyli samolot, pociąg, samochody, tak, to jest istotne, no i jakby forma transportu zbiorowego, oprócz pociągu, również autobusy, tak. I teraz, jeżeli porównujemy, na pewno tym preferowanym środkiem transportu w przyszłości, on już de facto jest preferowany w Europie Zachodniej, to jest transport kolejowy, tak. Tym bardziej, że jest to transport ekologiczny, ten środek transportu oczywiście musi być dostępny w o wiele szerszym zakresie dla podróżujących, natomiast to jest na pewno transport przyszłości. Tak? Po pierwsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę również emisję CO2, tak? Czyli ten ślad węglowy, który zostaje na przykład dla kilku osób, które jadą samochodem, tak? Czyli jeżeli na przykład jeden skład nasz zabiera około 400 do 800 pasażerów, no to przy założeniu, że każda osoba najbardziej negatywnym dojeżdża tym swoim samochodem do pracy, do szkoły, zaspokoi swoje podstawowe potrzeby przemieszczania się, no to z automatu mamy wyeliminowanych kilkaset samochodów. Dodatkowo tym czynnikiem zachęcającym do podróży koleją są ceny biletów miesięcznych, które są silnie dotowane w całej Unii Europejskiej, szczególnie jeżeli chodzi o kolej regionalną. W przypadku kolei komercyjnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale tam też oczekujemy dosyć dużych potoków pasażerskich. Wracając do tego tak zwanego dotowania, jeśli chodzi o kolej regionalną, jesteśmy taką trzecim filarem solidarności społecznej, tak? Bo oprócz darmowych szpitali, darmowej edukacji jest również de facto prawie darmowa kolej regionalna. To jest jakby niezmiernie ważne, stąd my funkcjonujemy w formule koszt plus, stąd potrzebujemy dofinansowania, bo te linie, jakby te przewozy, no one z definicji mniej lub bardziej, tak, ale wymagają tej rekompensaty i dofinansowania. Jeżeli chodzi o koleje dalekobieżne, koleje wysokiej prędkości czy średnich prędkości, tutaj widzimy też zdecydowany trend, tak, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Popatrzmy na Niemcy, gdzie rzeczywiście część samolotów została wyeliminowana, spora część samolotów na średnich dystansach przez Deutsche Bahn. Przykładem innym może być też, może być Francja, gdzie bardzo popularna linia Lyon-Paryż jest obłożona w prawie 90% i to pomimo wejścia konkurencji, tam już de facto samoloty nie latają, czy też projekt AVE, czyli Alta Velocidad, czyli kolej wielkiej prędkości w Hiszpanii, która jest też bardzo popularna i dodatkowo na trasie na przykład Madryt-Barcelona wprowadziła tak zwane AVE low cost, czyli niskobudżetowe koleje wysokiej prędkości. To jest nowość, która za bardzo niską cenę i z troszeczkę mniejszym komfortem, bo tam jest większe zagęszczenie foteli, jakby zapewnia przejazd szybki i w miarę komfortowy pasażerom. Także to bezwzględnie powinniśmy, jeżeli modelujemy ten transport publiczny w przyszłości, transport w ogóle, to powinien transport na tak zwanych gumach, czyli samochody, autobusy, powinny być zastępowane przez kolej, czy to jest kolej regionalna, czy kolej wysokiej prędkości. To samo na średnich trasach samolot w jakiś sposób będzie wypierany przez kolej. A czy faktycznie w przyszłości możemy myśleć, że na przykład w Polsce kolej będzie wybierana częściej niż samoloty ze względu na to, że no, będzie ta podróż być może szybsza, no nie musimy tutaj tracić czasu na odprawy na przykład, albo też no, bezpośrednio dojedziemy do miejscowości, która nas interesuje, bo ta sieć połączeń no, będzie naprawdę bardzo dobra. Tak. Przede wszystkim jeśli tutaj przechodzimy do kolei dalekobieżnych, międzymiastowych, tak, bo my jakby jako Polregio funkcjonujemy w ramach województw, no to jeżeli mówimy o
tym, o czym Pani wspomina przed chwilą, to zapewne tak będzie, dlatego że na przykład prosty przykład, gdzie warszawiacy bardzo często jeżdżą do Sopotu, to jest przejazd około 2,5 godziny, już teraz bardzo komfortowy, aż chyba o godzinę krótszy, aniżeli samochodem, tak? To jest jedna rzecz, dodatkowo dojeżdżamy z punktu A centralnego w Warszawie do punktu B w Sopocie i teraz jeżeli zwiększyłaby się prędkość na przykład do 300 km na godzinę, no to już w ogóle mamy mikroczas, może nie mikroczas, ale bardzo krótki czas dojazdu, to bezwzględnie, zresztą to tak jak wspomniałem widać w Niemczech, gdzie pomiędzy średnimi, większymi miastami de facto już jeździ tylko Deutsche Bahn, tak, jeżeli chodzi o koleje, no i powoli jakby te przeloty, znaczy przewozy kolejowe zastępują przeloty samolotowe, oczywiście jeżeli chodzi o dalekie podróże, tak, czyli ten duży zasięg wciąż samolot jest częściej wybierany, ale też to może się zmienić szybko z uwagi na to, że pasażerowie częściej będą jeździli pociągiem, tak częściej będą jeździli pociągiem, jak będą ceny i częstotliwość, to jest istotne, częstotliwość kursowania pociągów będzie o wiele wyższa, czy będzie w miarę akceptowalna dla pasażerów, żeby nie myśleli, że muszą pojechać na dworzec, tak, odprawić się i tak dalej, bo ten czas odprawy na dworcu kolejowym przy założeniu, że w ogóle jest jakakolwiek kontrola, to jest maksymalnie 30 minut, a jeżeli wchodzi się z buta, prawda, powiedzmy od razu do pociągu, no to jakby ten czas jest zminimalizowany. Więc jak najbardziej. Tak. Tak jest i tutaj kolej okazuje się, że daje duże możliwości transportu, no i cały czas się rozwija, więc możemy tutaj pokładać takie nadzieje, że faktycznie będziemy częściej korzystać z kolei, przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o regionalnej, ale też dalekobieżnej, może nawet częściej niż z samolotu, przynajmniej jeśli chodzi o pewne kierunki, jakie będziemy wybierać. W takim razie, panie prezesie, serdecznie dziękuję za odpowiedź i tutaj wyjaśnienie tutaj nam pewnych kwestii, jak będzie wyglądać w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.